jest około godziny 6-7. Ja już jestem na nogach. Powiem wam szczerze, nie wiem, czego dzisiaj się spodziewać. Nie mam zielonego pojęcia, czy będzie fajnie, czy kijowo. Nie wiem, powiem wam szczerze, nie wiem, mam mieszane uczucia. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Nie wiem. Hej, hej, witajcie! Wróciłam akurat z pracy. Praca jak praca, no. Na razie ciężko cokolwiek powiedzieć, bo jak zawsze pierwszy dzień w pracy załatwia się wszystkie formalności. Zobaczymy dalej, nic nie chcę mówić. Nie chcę mówić tak, ani nie, no bo nie wiem. Ale to mało istotne, bo chciałabym wam pokazać, bo już mam książkę z Lidla. Uzbieraliśmy. Wydaje mi się, że ta książka jest coraz... Te książki zaczynają być coraz cieńsze. Otwieramy. Zobaczymy, no. Się nawet jeszcze nie rozbieram, bo muszę iść z tamusią na dwór. Na razie kura moja leży na łóżku, nigdzie nie chce iść. Ja tego zrozumieć nie umiem. Jak są właśnie różnego rodzaju akcje w Lidlu, jak książki są, to książek jest cała fura. A jak było jednego roku noże, to noże normalnie zabrakło. I to jest śmieszne. Mamy... Tak, ta książka się... Muszę tu poprzesuwać, bo mam mało miejsca. Prezentuje. Fajny zapach ma. Jestem ciekawa, czy to faktycznie będzie tak jak kolejne książki, że więcej obrazków niż przepisów. Tego się obawiam, że tak może być. No patrząc, to jest więcej fajne, bo fajne czytelne przepisy są. Jak to wygląda. Ale niestety jest dużo obrazków. A jak policzycie, to za taką książkę, to jest normalnie żart, wiecie co? Za taką książkę praktycznie, ale na pewno będę robić jakieś przepisy z tej książki, ale najśmieszniejsze jest to, że za taką książkę, jak przeliczy się, to daje się 300 zł. Myślę, że to jest lekkie przegięcie. Wydaje mi się, że punkt powinien być, nie wiem, od 20 zł i tyle. 300 zł za książkę, no bez jaj, za taką książkę. No ale już ją mam. Powiem wam szczerze, przejrzałam z grubsza tą książkę. Z przepisami tam jakoś szałowych przepisów nie ma. Są to takie tradycyjne, zwykłe przepisy, które są dostępne w internecie. A więc tak to wygląda, ale tak jak mówię, te książki wydaje mi się, że są coraz bardziej cieńsze. I coraz więcej obrazków jest niż samych przepisów. To powiem wam szczerze, trochę bez sensu. Tyle kasy się wykłada i tak się w sumie zakupy robi, ale tyle kasy się wykłada na praktycznie większość to obrazki. Ale dobra, nie o tym mowa. Mam do przetestowania niby dobre kalorie kupione w Lidlu o smaku kokosowym i orzechowym. Jak uda mi się, to przetestujemy wszystkie. Jak nie uda mi się, to nie przetestujemy. Wziąłem ten batonik, bo bardzo mi się spodobał kolor opakowania. Bo to oczywiście u mojej mamy w szafce się znalazło. A wziąłam ten batonik właśnie z racji tego, nie patrzyłam na smak, tylko po prostu kolor mi się opakowania spodobał. Czyli tak jak u dzieci działa kolor u mnie. No zapach taki, kurczę, czuć kokos. Orzechy też, no taki dziwny zapach, ale bardzo wyczuwalny kokos. No tak to wygląda. Tak to wygląda. Może wam powiem kalorycznie, jak to wygląda. Bo kalorycznie 386 kalorii, czyli nie jest tak mało. Moja aktorka drugiego planu się tu pcha. 38 w 100 gramach. A tak w porcji 35 gram, no to nie jest tak strasznie. Dobra, próbujemy. Powiem wam, smakowo fajny smak. Wiadomo, trzeba lubić kokos, trzeba lubić orzechy. Ale dla mnie to tu bardzo wyczuwalne są. Bardzo wyczuwalny jest kokos. Orzech delikatnie, ale chyba najbardziej kokos. Czy mogę polecić? Mogę polecić, jak ktoś lubi różnego rodzaju takie dziwactwa, takie jak ja lubię, więc wam serdecznie polecam, bo jest okej.
Oto dzisiejszy mój obiadek, gołąbki z sosem pomidorowym. Ale powiem tak, co się okazało, miałam mieć na dwie zmiany, się okazuje, że będę miała tylko na jedną zmianę od 6 do 14, z tego bardzo się cieszę. Wszystkie święta, weekendy wolne, się cieszę, tylko teraz się robi trochę problem z vlogowaniem. A dlaczego? Dlatego, bo vlogi będą pojawiać się po godzinie 18, jak uda się zmontować. Teraz już teraz mam godzinę 16:26, ale dzisiaj troszkę później skończyłam. Jutro będzie mój dzień tak wyglądał, będę praktycznie latać po urzędach i załatwiać wszystko. Tak to będzie praktycznie wyglądać, czyli nic specjalnego. Czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? No nie wiem, powiem wam, czy coś chciałam powiedzieć. Dlatego te vlogi w ciągu tygodnia mogą być takie sobie, chociaż będę starała się kręcić jak najlepiej dam radę, jak najlepiej potrafię, ale nie obiecuję. W weekendy myślę, że vlogi będą dużo lepsze. Więc tak, na razie nic ciekawego w moim życiu się nie będzie działo, dlatego, bo no będzie zalatany ten tydzień, przynajmniej ten tydzień albo jutrzejszy dzień, no nie wiem jeszcze, ale to jest mało istotne. Teraz szybki czas na pozdrowienia, odpowiedzi na wasze pytania. Melisa Kwaśniewska, serdecznie pozdrawiam, wiesz co, akurat stronę coś słodkiego znam, stronę i tam chyba właśnie azjatyckiego nic nie znalazłam. Ja wiem, że w Warszawie był kiedyś sklep z żywnością azjatycką, ze słodyczami, w ogóle z żywnością, przyprawami. To było gdzieś, z tego co pamiętam, niedaleko targu z owocami i warzywami. Ale powiem wam szczerze, nie powiem wam, co to za ulica, czy ten sklep dalej tam jest, czy go nie ma. Po prostu musiałabym pojechać fizycznie i znaleźć to miejsce, bo myślę, że bez problemu bym znalazła, tylko po prostu nie wiem, co to jest za ulica i tyle. Ale wiem, że taki sklep aczkolwiek właśnie był. Więc nie wiem, serdecznie pozdrawiam. Agnieszka Mikrut, serdecznie pozdrawiam, dziękuję. Dawid Kru, polecam ci stronę haro.pl, już sobie właśnie patrzyłam. Tam tylko patrzyłam, ale mają bardzo mały wybór, dzięki w ogóle, że podałeś ten link, ale mają mały wybór, może coś jeszcze znajdę fajnego, no nie wiem. Serdecznie pozdrawiam Kamcia, wiesz co? Ta strona jest według mnie jeszcze niesprawdzona, więc nie wiem. Nigdy nie kupowałam na eBayu, więc nie wiem, czy dobrze nazwę wymawiam. Więc nie wiem, no nie wiem, bo po prostu nigdy nie kupowałam na tej stronie. A ta druga strona, coś słodkiego, znam bardzo dobrze. Też nie kupowałam, ale znam bardzo dobrze. Więc tak, ale powiem wam szczerze, że cały czas zastanawiam się, czy po prostu sobie nie pojechać do Warszawy na jeden cały dzień. Chociaż w sobotę sklepy mogą być pozamykane. Musiałabym pojechać w piątek, po pracy o 14 kończę, o 15 na przykład sobie pojechać i dopiero przed sobotę po południu wrócić do pola, tak na cały dzień po prostu na zakupy. No nie wiem, musiałabym po prostu zobaczyć, czy te sklepy są w sobotę potwierane, czy to jest po prostu sens taki kawał jechać, a co się okaże, że potem te sklepy są pozamykane. Więc tak, więc widzimy się jutro.